Wielki poniedziałek po bardzo hucznej niedzieli palmowej wydaje się zwykłym dniem, ale to złudzenie. Atmosfera się zagęszcza i można zobaczyć prawdziwe oblicza apostołów. Zresztą posłuchaj Ewangelii. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Chyba ciężko o bardziej bodźcowy fragment Ewangelii. Maria bierze do ręki funt szlachetnego olejku nardowego, który jest warty 300 denarów. Kupę pieniędzy. Dla przypomnienia, jeden denar to było opłacenie pracy robotnika przez cały dzień. Czyli 300 dni trzeba by było pracować dzień w dzień. 10 miesięcy to jest naprawdę mnóstwo czasu. Więc ona bierze do ręki coś, co jest bardzo cenne, klęka u stóp Jezusa, namaszcza je i własnymi włosami je ociera. Odnoszę wrażenie, jakby miłość unosiła się w powietrzu. No bo sorry, gdyby dla Marii Jezus nie był tutaj kimś ważnym, to nie straciłaby tak cennej rzeczy. Dlatego tam miłość unosi się w powietrzu. Wszyscy to czują własnym nosem, a jeśli nie, to widzą oczami poprzez zaangażowanie Marii. No ale niestety nie wszyscy. Judasz nie odczytał tego pozytywnie. Już zaczął się zastanawiać i obliczać, ilu osobom można by było pomóc za te pieniądze. No tak, chciałby pomagać wszystkim, wszystko robić, ale nic dla Jezusa. I tutaj właśnie pokazał swoje serce, jak bardzo daleko jest ono od Jezusa. Że chociaż jest Jego uczniem i razem z Nim chodzi, to tak naprawdę chce załatwiać obok tego różne swoje interesy. I właśnie ten Wielki Poniedziałek jest dla mnie chwilą do zastanowienia się, czy mnie stać na takie poświęcenie, aby coś drogocennego dać Jezusowi. I nie mówię tutaj o rzeczach prostych, jakichś banalnych, o 5 minutach modlitwy, o jakimś drobnym wyrzeczeniu, tylko mówię o rzeczy takiej mega trudnej, żebym to poczuł, żeby to mnie zabolało, aby moi najbliżsi, którzy może by to obserwowali, by się popukali w głowę i powiedzieli, nie, no totalnie przesadza. I co to może być? Nie powiem wam, bo to rzecz bardzo osobista, ale zachęcam, aby każdy z was coś takiego wzbudził. Aby chciał dać Jezusowi coś cennego. I nieważne, że nie będą się śmiać, że będą was rozliczać. Najważniejsza jest miłość do Niego. Święty Jan informuje o ilości użytego olejku do namaszczenia. 1 funt, czyli około 328 gramów. Olejku nardowego, bardzo drogiego, sprowadzanego aż z Indii. I od razu pytamy, po co to robić? W zwyczajach narodu wybranego wyróżniamy 3 rodzaje namaszczeń. Po pierwsze, namaszczenie głowy olejkiem jako jeden z elementów obok pokłonów, pozdrowienia, zdjęcia butów i obmycia stóp, powitania gościa w swoim domu. Po drugie, uroczyste namaszczenie ludzi wybranych przez Boga do wypełnienia szczególnego posłannictwa. Albo po trzecie, namaszczenie ciała osoby zmarłej przed złożeniem jej do grobu. Było to jednak nadzwyczajne namaszczenie, ponieważ kobiety tego nigdy nie robiły. Jeśli przychodziła jakaś osoba w gości, to gospodarz danego domu namaszczał tego, który przybywał. Również namaszczenie na wielkie posłannictwo czynili kapłani albo prorocy. A z kolei jeśli chodzi o namaszczenie na pogrzeb, to czyniono to dopiero
po śmierci człowieka, nigdy wtedy, kiedy jeszcze żył. Więc wszyscy się tak zastanawiali, co ona robi. Trochę nieudolnie naśladuje prawdziwe, święte namaszczenie i może nawet i się z niej trochę śmiali. Ale Jezus co powiedział, to powiedział, bo stwierdził, ona naprzód namaściła mnie na mój pogrzeb. I dlaczego to stwierdził? Dlatego, że chciał trochę dogryźć Judaszowi, bo on tutaj oblicza, ile by można było zrobić, pomóc komu za te pieniądze. I Jezus odwołał się do znanego rozróżnienia u Żydów, że są dwa rodzaje czynienia dobroczynności. Jałmużna oraz czyny miłosierdzia. I czyny miłosierdzia stały wyżej. I właśnie do czynów miłosierdzia zaliczało się przygotowywanie ciała po pogrzebie. I jaki płynie z tego wniosek? Że w naszym życiu nie warto o tyle prześcigać się w charytatywności, ile starać się wyróżnić Jezusa, bo wtedy On, obojętnie co byśmy robili, w wieczności nada szczególny charakter różnym naszym działaniom. Po prostu warto zainwestować w Jezusa. Nie będę Ci proponował, abyś przeznaczył swój roczny dochód na jakiś zakon. Nie. Aby Jezus został pokochany, trzeba Go zauważyć w najmniejszym. W końcu On powiedział w jednym z fragmentów Ewangelii, że co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jest teraz pytanie, kto jest dla Ciebie najmniejszy? I śmiem twierdzić, że ten, który jest dla Ciebie najtrudniejszy, który najbardziej Ciebie zranił, który znalazł Tobie za skórę. Dlatego dzisiaj bierz do ręki telefon, dzwoń i staraj się przebaczyć osobie, która najbardziej Ciebie skrzywdziła. I jeśli to uczynisz ze względu na Jezusa Chrystusa, to ten poniedziałek naprawdę będzie wielki. I tego Tobie życzę i na to błogosławię. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.